Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Bardzo miło mi Was tutaj widzieć i zapraszam Was na haul zakupowy. Pokażę Wam, co sobie zamówiłam, co sobie kupiłam z myślą o zmieniającej się już pogodzie. Będą to rzeczy, tak jak zawsze, uniwersalne, klasyczne. Gwarantuję Wam, że jeżeli kupicie sobie rzeczy z tego haulu zakupowego, to każda jedna z tych rzeczy będzie pasowała do innych rzeczy z tego haulu zakupowego, będą do siebie wzajemnie pasować. Co więcej, będą pasować też do innych rzeczy, które na pewno już macie w swojej szafie. Zawsze stawiam na to, żeby moje outfity, moje zakupy były uniwersalne, żebyśmy mogli je nosić częściej niż tylko raz lub tylko do jednego outfitu. Wspominając o moich outfitach, skoro oglądacie ten haul zakupowy, to znaczy, że pewnie lubicie mój styl. Na pewno przypadnie Wam do gustu moja nowa seria na Instagramie i tutaj zapraszam Was bardzo gorąco do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie, ponieważ rozpoczęłam nowy cykl, gdzie w każdą środę, a może nawet i częściej, zobaczymy jak to się potoczy, będę wstawiała Wam moje pomysły na outfity, moje stylizacje, moje outfity dnia i będę Wam linkowała każdą z tych rzeczy właśnie tam na Instagramie, więc możecie spodziewać się teraz kopalni pomysłów na różne outfity, między innymi właśnie z tymi rzeczami, które pokazuję Wam tutaj w holu zakupowym, ale też z rzeczami, których Wam na przykład w holu zakupowym nie pokazałam, a które mam w swojej szafie i uwielbiam, więc odsyłam Was na mój Instagram do zobaczenia tej nowej serii. Zresztą już jest jeden z tych właśnie filmików opublikowany z kilkoma rzeczami właśnie z tego holu zakupowego, więc tam możecie zaczerpnąć pomysł na kilka stylizacji. Tyle tytułem wstępu, zapraszam Was na mój Instagram, a teraz przechodzimy do holu zakupowego. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, wiem, że oglądają mnie tutaj zarówno dziewczyny, które mieszkają w Polsce, jak i dziewczyny, które mieszkają w Anglii, więc zawsze robię takie hole zakupowe, żeby każdy był zadowolony. Więc jeżeli chodzi o wysyłkę do Anglii, to ja zamawiałam wszystkie te rzeczy w piątek wieczorem i w poniedziałek rano przesyłka już u mnie była, natomiast sprawdziłam, że wysyłka do Polski idzie tylko 5 dni i kosztuje tylko 5 funtów, więc myślę, że tutaj każdy będzie zadowolony, każdy może sobie śmiało zrobić zakupy. Jeżeli chcecie powtórzyć nawet te same stylizacje, które ja Wam tutaj zaproponuję, to wstawiam Wam linki w opisie pod filmikiem do każdej jednej z tych rzeczy, a jeżeli na przykład nie byłoby jakiegoś rozmiaru, to podlinkuję Wam bardzo podobne rzeczy z tego samego sklepu, żebyście mogli zamówić przesyłkę jedną i nie kombinować, nie zamawiać pomiędzy sklepami. Pierwsza rzecz z tego holu to to, co mam na sobie, czyli ta piękna sweterkowa kamizelka w takim jasnym, kremowym kolorze. Piękny dekolt, bardzo ładnie wykrojone rękawki i bardzo podoba mi się też długość tej kamizelki, dlatego że bardzo często sweterkowe kamizelki są krótkie, stworzone do tego, żeby po prostu nosić je na koszulę. A tą kamizelkę możemy nosić nawet w ten sposób właśnie samą, tak jak ja teraz, i po prostu narzucić coś na wierzch. I tutaj zapraszam Was właśnie na mój Instagram, bo jeden z tych filmów z pomysłami na moje outfity właśnie zawiera tą kamizelkę i okrycie wierzchnie, więc tam na pewno złapiecie fajne pomysły z tymi rzeczami. Jeżeli chodzi o to, jak możemy nosić tą kamizelkę i w jaki sposób jest ona uniwersalna, to na przykład możemy założyć ją w ten sposób. Wiadomo, że pogoda już się zmienia, nadal jest zimno, ale robi się coraz cieplej i te ciepłe, takie grube swetry będziemy już odkładać powoli w kąt. Więc ta kamizelka na pewno się teraz przyda na ten sezon. Do tego, jeżeli będzie troszkę zimniej, to możemy założyć pod spodem albo obcisłą bluzkę z długim rękawem, na pewno macie taką w swojej szafie, więc będzie Wam do tego pasować, albo koszulę, jeżeli chcemy bardziej elegancki look, albo możemy po prostu narzucić płaszcz lub marynarkę na wierzch tego sweterka. Więc to na pewno jest rzecz bardzo uniwersalna, bardzo klasyczna. No i teraz uwaga, jedna rzecz z tego holu, którą możecie nosić z każdą, dosłownie każdą inną rzeczą, którą Wam w tym holu pokażę, to leginsy ala skórzane, ale są tak, słuchajcie, rozciągliwe. Nie wiem, czy to będziecie widzieć stąd, ale zobaczcie, jak ten materiał zupełnie tutaj się rozciąga, więc jak sobie wyobrażacie skórzane leginsy, to pewnie myślicie sobie, że coś bardzo ciężkiego, żeby się w to wbić, mało rozciągliwego. Nie te, bo są to ala właśnie skórzane leginsy i są na zamek, więc tutaj bardzo łatwo możemy się w nie wbić. Sięgają aż dotąd, więc są z wyższym stanem. Bardzo fajnie wyglądają w połączeniu z tą kamizelką. Są wygodne i do tego pod spodem mają taką ciepłą podszewkę, więc są troszeczkę właśnie ocieplane, idealne
na ten sezon i będą właśnie pasowały do każdej rzeczy, którą Wam teraz pokażę. Linkuję Wam je w opisie pod filmikiem. Jeżeli chodzi o rozmiary, kamizelkę mam w rozmiarze XS i leginsy też mam w rozmiarze XS, czyli na ich stronie to będzie rozmiar 6. Kolejna rzecz to ten sweterek w najpiękniejszym odcieniu beżu, jaki mogłabym sobie wyobrazić. To jest kolor tak twarzowy, że nawet w takie dni, kiedy czujemy się nieswojo, coś jest nie tak, ten kolor podbije nasz blask. Jest naprawdę bardzo twarzowy. Za każdym razem, jak ja go zakładam, to jestem zadowolona z każdej stylizacji. Jest naprawdę piękny. Do tego fajne jest to, że jest od razu naturalnie trochę oversize'owy, więc polecam Wam zamówić swój rozmiar. Ja tutaj znowu... A nie, przepraszam, ja ten sweterek mam w rozmiarze M. Więc kupiłam go troszkę większego, można kupić nawet jeszcze większy, to wtedy może byłby nawet jak taka króciutka sukienka, oczywiście z czymś pod spodem, jakieś shorty czy leginsy pod spód, ale byłaby taka sweterkowa sukienka, więc można nosić go na różne sposoby, można go sobie też oczywiście włożyć na przykład tutaj w te leginsy. Włożony w leginsy sweterek wygląda właśnie w ten sposób, też bardzo fajnie się prezentuje, będzie bardzo Wam pasował do jeansów lub czarnych spodni, które na pewno w swojej szafie macie. A do tego mam kilka pomysłów jeszcze na stylizację z tym sweterkiem, które nagram Wam właśnie na tą moją nową serię na Instagramie, gdzie pokazuję Wam moje outfity. Mam fajny pomysł na ten sweter. Dalej, kochani, mamy bardzo fajny płaszcz, dlatego że on jest uniwersalny, pasuje zarówno do stylizacji sportowych, jak i eleganckich. Założony z sukienką oczywiście będzie to elegancki płaszcz, bo on ma taki krój marynarki, ale ma też fajną długość, zaraz Wam go przymierzę. Czasami noszę taki płaszcz nawet do dresów i wygląda to naprawdę fajnie. Przymierzę Wam teraz ten płaszczyk, też oczywiście bardzo ładny kolor, tutaj po boku guziczki i też jest tutaj zapinany na guzik. Ja sobie zamówiłam ten płaszcz z myślą o tym, że nie będę nosiła pod nim żadnych grubych swetrów. Natomiast jeżeli chcecie zakładać ten płaszcz również na jakieś grube swetry, grube bluzy, to polecam Wam zamówić rozmiar większy, bo ja na przykład mam tutaj rozmiar 6, czyli to jest XS34. I prezentuje się w ten sposób. Jest bardzo ładny, dopasowany, prosta linia, naprawdę klasyk. No będzie pasował do wszystkiego, i do czerni, i do bieli, i do beżu, i każdych innych kolorów tak naprawdę, jakie sobie wymyślicie. Klasa. Słuchajcie, długo szukałam takich kozaków, które będą miały fajną długość, ale które też będą wygodne do chodzenia. Na początku mierzyłam sobie kozaki na płaskim, właśnie z tego samego sklepu, bo poszłam do stacjonarnego i tak jak podobały mi się w internecie, tak na żywo już nie bardzo, więc przymierzyłam na żywo właśnie te kozaki na obcasie i jak tylko przeszłam się do lustra, to czułam się, jakbym chodziła po prostu na płaskim. Przez to, że ten obcas jest taki gruby, one są tak wygodne, do tego wyglądają naprawdę fajnie, zaraz Wam pokażę. I tutaj są na zameczek, więc też bardzo łatwo się je wkłada. Pozwólcie, że je przymierzę i po prostu pokażę Wam je na nodze. Słuchajcie, przez to, że na YouTubie nagrywa się poziomo, a nie pionowo, to muszę odchodzić bardzo daleko, żeby pokazać Wam cały outfit, ale mam nadzieję, że dobrze tutaj widzicie te kozaki z daleka. Przede wszystkim podoba mi się ich długość, bo jest to długość przed kolano, a nie tak na równi z kolanem, że dziwnie się układają, więc to wygląda naprawdę fajnie. Do tego, tak jak mówię, gruby obcas, ale zobaczcie, wyglądają zgrabnie i są przez to też bardzo, bardzo wygodne. Fajnie pasują też do tych woskowanych, takich ala skórzanych leginsów, bo tworzą z nimi jedną całość. No i są mega, mega wygodne. Mogę w nich chodzić, mogę w nich biegać, tak naprawdę też będą uniwersalne, bo zobaczcie, pasują do leginsów, będą oczywiście pasowały też do zwykłych spodni, które na pewno macie w szafie, ale też będą fajnie wyglądały, moim zdaniem, wyobraźcie to sobie, z takimi cienkimi rajstopami i na przykład sweterkową sukienką, albo z jakimiś takimi shortami, też myślę, to będzie fajnie wyglądało przez tą długość i przez to, że to jest obcas, to też trochę wyciąga nam nogę. No jeżeli szukacie wygodnych kozaków w rozsądnej cenie, to chyba nawet je kupiłam takie, je kupiłam na przecenie, więc teraz też tym bardziej na pewno są na przecenie. Linkuję Wam je w opisie pod filmikiem. Jeżeli chodzi o rozmiar, standardowo. Ja mam rozmiar 38, jeżeli chodzi o buty i taki rozmiar zamówiłam, no i są idealne. Słuchajcie, zorientowałam się ostatnio, że nie mam w swojej szafie podstawy, czyli tradycyjnej, fajnej, klasycznej, białej koszuli. To jest jakby podstawa do każdego outfitu. Możecie ją nosić bardziej na luzaku, bardziej elegancko, ale biała koszula w szafie to jest podstawa. A ja miałam albo taką najzwyklejszą
prostą koszulę, albo z kolei jakąś trochę taką przezroczystą, że musiałam nosić pod nią jeszcze body, a nie miałam po prostu klasyka, więc znalazłam na stronie koszulę białą, bardzo fajną, z takiego typowego koszulowego materiału, jeżeli wiecie, o co chodzi, bo inne koszule, które miałam, były albo takie troszkę jak takie koszule mgiełki, które mogę narzucić, albo z kolei takie no typowe proste, a ta z kolei ma takie bufiaste rękawy, więc super w ogóle będzie wyglądała z tą kamizelką, którą Wam wcześniej pokazałam. Zaraz ją może narzucę i pokażę Wam, jak wygląda całość z kamizelką. I krój mi się podoba, bo jeżeli chcemy, żeby to była bardziej koszula oversize'owa, tutaj znowu poszłam w swój rozmiar. Zamówiłam rozmiar 6, czyli XS. I ona jest, zobaczcie, naturalnie trochę oversize'owa. Jeżeli zamówiłabym pewnie jakąś taką M-kę, to miałabym sukienkę, koszulę. Podejrzewam, bo byłaby oczywiście większa i dłuższa. Możemy ją nosić w ten sposób, tak jak ja mam teraz z leggingsami i na przykład z tymi kozakami, a możemy ją włożyć w te leginsy, czy to spodnie. Tutaj słuchajcie, tak na szybkości włożyłam sobie tą koszulę oczywiście w leginsy i zobaczcie, fajnie wygląda nawet włożona w leginsy. W spodnie oczywiście jak najbardziej będzie dobrze wyglądać, ale do tych leginsów znowu fajnie pasuje, więc to jest rzecz uniwersalna, kozaki na nodze, więc też jeżeli chcecie, żeby to była stylizacja może taka bardziej sexy lub założyć sobie koronkowe body pod spód, to możecie sobie rozpiąć te guziki albo możecie zapiąć pod szyję i też kołnierzyk jest naprawdę bardzo ładnie, ładny, klasyczny, a te bufiaste rękawy dodają troszeczkę takiego szyku i oryginalności prostej, białej koszuli, więc z tego zakupu jestem na maksa zadowolona. Tutaj też trik dla Was odnośnie białych koszul. Bardzo często przez koszulę prześwitują białe skaniki. Warto pod białe koszule i takie białe prześwitujące rzeczy nosić staniki w kolorze cielistym. Może dla niektórych jest to wiedza oczywista, ale jeżeli nie, to tutaj trik dla Was, jeżeli jeszcze o tym nie wiedzieliście. Pod białe rzeczy cieliste staniki. Kochani, założyłam tą kamizelkę do koszuli i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego połączenia, dlatego że wyobrażam to sobie nawet nie z butami na obcasie, ale z tenisówkami albo z takimi ciężkimi botkami na płaskim. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę fajnie. Dobrze by też wyglądało z białymi lub kremowymi spodniami, ale właśnie czarne leginsy, na przykład czarne ciężkie buty, to też byłby strzał w dziesiątkę. Słuchajcie, ta kamizelka była też w odcieniu takiego przepięknego beżu. Właśnie podobnego do tego sweterka, który Wam wcześniej pokazywałam. Przepiękny karmelowy kolor. Myślę, że z tą koszulą byłaby to po prostu petarda. Jeszcze ten płaszcz na wierzch, ale nie było rozmiarów, więc sprawdzę, jeżeli są rozmiary uzupełnione na stronie do tego karmelowego koloru, to też Wam go podlinkuję w opisie pod filmikiem i sama też sobie domówię, bo fajnie to wygląda właśnie z tą koszulą. Ten kolor też wygląda super, ale takich kamizelek można mieć kilka i po prostu tworzyć różne outfity, albo nosić same kamizelki, albo pod koszulę, albo pod obcisłą bluzkę z długim lub bluzkę z krótkim lub nakładać coś na wierzch. Milion możliwości, a tak naprawdę jedna kamizelka. Czy byłyby to udane zakupy, gdybym nie zamówiła nowej marynarki? Nie, to już jest uzależnienie, ale zobaczcie na tą marynarkę, jest tak piękna, tak klasyczna i te złote guziki, w ogóle to są przepiękne guziki, ja uwielbiam, kiedy marynarki mają takie ładne guziki, oj, aż mnie w tle rozjaśniło, no ale zobaczcie, mam nadzieję, że przynajmniej dobrze widzicie te guziczki, mimo że ja w tle, jak ten duch, Was nawiedzam, abyście tą marynarkę też zamówili, bo jest po prostu cudowna. Przymierzę Wam ją zaraz. Jeżeli chodzi o rozmiar, to ja zamówiłam sobie tutaj S-kę, czyli to jest rozmiar 8 na ich stronie. Natomiast jeżeli lubicie oversize'owe marynarki, to idźcie jeszcze rozmiar w górę. Nie bójcie zamówić się M-ki, L-ki i tak dalej, bo ta marynarka nie jest oversize'owa z samego początku. Przymierzę ją i Wam pokażę, dlaczego jestem tak zadowolona. Dobra, słuchajcie, mamy to. Marynarka ma naprawdę przepiękny krój. Zobaczcie, jak się ładnie dopasowuje nawet w talii. No po prostu przepiękny element garderoby. A czarna marynarka, jeżeli takiej w swojej garderobie nie macie, klasyczna czarna marynarka, to jest coś, co będzie Wam pasowało znowu do wszystkiego, więc naprawdę warto. Tutaj z białą koszulą, zobaczcie, wyciągniętą na zewnątrz i znowu z tymi leginsami, kolejny outfit gotowy, a jedno zamówienie. I zobaczcie, tutaj nie mam miliona rzeczy, ceny też są przystępne, bo są teraz przeceny. No i tutaj na szybko, słuchajcie, włożyłam sobie tą koszulę w leginsy, żebyśmy na szybko zobaczyli, jak to wygląda w takim połączeniu i też wydaje mi się, że prezentuje się to naprawdę fajnie z tego, co widzę w kamerze, więc na przykład jednego dnia do pracy możecie ubrać się w ten sposób, a drugiego dnia wyciągnąć sobie tą koszulę, założyć nawet białe trampki i to wygląda fajnie, bo tutaj
tutaj mamy znowu połączenie elegancji i takiego sportowego stylu, coś co ja bardzo lubię, więc cały outfit nawet w ten sposób prezentuje się fajnie, a kolejny sposób na tą marynarkę z innymi rzeczami z tego haulu pokażę Wam właśnie też w tej serii na Instagramie. Myślę, że już ten filmik właśnie z tą marynarką jest, kiedy oglądacie ten film, więc tam Was znowu odsyłam na tą nową serię, którą tam rozpoczęłam. Ale tutaj macie też kolejny pomysł i myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. Te złote guziczki, może jakiś złoty naszyjnik, złote dodatki. Wracając do sweterków, chciałam pokazać Wam jeszcze jeden sweterek, który kupiłam rok temu, ale za każdym razem jak założę go, czy to na chwilę na Insta Stories, czy pokażę się w nim na vlogu, zawsze są pytania, skąd jest ten sweterek, więc to jest sweterek z H&M z zeszłego roku, ale znalazłam go i w obecnej kolekcji. Dosłownie jest tam zmieniony chyba jeden detal w tym sweterku, jakby zrobili ten sam model, tylko coś tam zmienili, ale to jest tak mały detal, że ja nawet nie zauważyłam na pierwszy rzut oka, że coś jest inaczej w tym sweterku na stronie, więc dopiero jak się przyjrzałam, to mówię, aha, wprowadzili jakąś zmianę, może go ulepszyli. Natomiast ten model jest dostępny, więc linkuję Wam go w opisie pod filmikiem. Fajnie wygląda, nawet tak założony na luzaku do leggingsów. Możecie go sobie włożyć, na przykład leggingsy czy w spodnie też. Możecie zamówić rozmiar większy, to będzie bardziej oversize'owy i będzie Wam fajnie wypadał z tych spodni. Więc jak widzicie, rzecz znowu uniwersalna, bo ja noszę już drugi sezon. Jestem bardzo zadowolona i wciąż dostaję od niego pytania, dlatego też pokazuję Wam go tutaj jeszcze raz i linkuję Wam w opisie pod filmikiem, żeby Wam to gdzieś nie umknęło. No dobrze, kochani, to już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym haulu zakupowym. Dajcie znać w komentarzach, czy zamawiacie sobie coś z tego haulu, a może tworzycie dokładnie takie samo zamówienie, jakie ja zrobiłam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli mogłam Was do tego swoim stylem, swoim zamówieniem zainspirować. Tak jak mówiłam, są to rzeczy klasyczne, uniwersalne. Każda z tych rzeczy będzie pasowała do siebie. Jeżeli szukacie klasyków, takiej podstawy w swojej szafie, z którą będziecie mogli pracować, z którą będziecie mogli tworzyć różne outfity, to zamówienie to jest właśnie taka podstawa, dzięki której będziecie mogli łączyć te rzeczy wzajemnie ze sobą, ale też z innymi rzeczami, które macie w swojej szafie. Jeszcze na sam koniec chciałam tylko wspomnieć, że jeżeli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, bo w ten sposób możecie mnie wspierać i możecie motywować mnie oczywiście do dalszego nagrywania, bo im bardziej pozytywny odzew, tym bardziej ja wiem, że chcecie coś takiego oglądać, że chcecie mnie oglądać. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i zapraszam Was też do obserwowania mnie na Instagramie. Jeżeli lubicie mój styl, jeżeli lubicie moją osobę, to na pewno będziecie usatysfakcjonowani. Tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Pa!